Stanisław Lesar. Rzeczywiście od ponad 25 lat prowadzę własną pracownię w ramach struktury firmy Kramowa. No i też od ponad 30 lat uczestniczę w pracach nad planowaniem przestrzennym śródmieściami i centrami miast w Katedrze Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Politechniki Śląskiej. Zgodnie jakby z ideą tego całego przedsięwzięcia, pozwolimy sobie przygotować dzisiaj prezentację z tak zwanej rewitalizacji operacyjnej, konkretnych dwóch projektów, a właściwie przedsięwzięć, bo trudno je nazwać projektami. Tutaj padła perspektywa 30 lat, dzisiaj jesteśmy w roku 2014, 30, 16 lat. W przypadku Kramowa pokazuje przedział lat 14. Czyli mówienie o perspektywie, o wizjach, o futuryzmie, rzeczywiście można bardzo różnie tutaj oddziać. Ja sobie pozwolę usiąść, bo rzeczywiście będę od razu przykładał przyroczek. Oczywiście zastrzegam się, że w odniesieniu do Bochni, do tego miasta jestem osobą nową, nie poczuwam się do znajomości problemów, natomiast będę pokazywał pewne analogie, pewne elementy, które zdecydowanie są problemem metodyki i możliwości działania. Każde miasto ma swoje DNA, zresztą to zostało powiedziane, DNA, które odczytujemy w różnych warstwach. No, my urbaniści odczytujemy to jakby w trzech wyraźnych sferach. Struktury ulic, czyli tej przestrzeni publicznej, placów powiązanych z tym parkami, a więc z tym wszystkim, po czym się poruszamy. Strukturą terenów wewnętrznych, należących do kogo, należących do miasta, do skarbu państwa, do poszczególnych osób. No i struktury zabudowy, tej, która tutaj jest niewidoczna, ale która natychmiast nam pokazuje, nawet dla osób, które nie znają tego miasta, no przecież to na pewno jest zabudowa lat 60. To jest coś historyczne. Czyli ta identyfikacja wizualna, która natychmiast pozwala nam gdyby odbierać to miasto w sposób emocjonalny. Tak jak powiedziałem, 14 lat, a nawet więcej, rzeczywiście. Cały proces rewitalizacji Kramowa rozpoczął się w 1998 roku od konkursu. Zaplanowany jest do 2020, czyli prawie że 20-letni okres. Porównując na przykład w tym czasie, co się dzieje z niektórymi miastami w Holandii czy w innych państwach, na pewno tam się to dzieje szybciej, ale nie zapominajmy, żeśmy startowali z zupełnie innej perspektywy. Bardzo istotną sprawą od początku było powiązanie wszystkich tych elementów, o których mówił tutaj na początku pan burmistrz. Mianowicie nie możemy patrzeć się na to, że na przykład plany są nieaktualne, że ustawa jest nie do końca sprzyjająca nam, że trudno na przykład zdobywać fundusze. Oczywiście te elementy są elementami obiektywnymi, ale musimy pamiętać, że rewitalizacja operacyjna musi iść jak gdyby i próbować przełamywać te bariery i przede wszystkim być konsekwentna. Oba projekty, które pokazuję dzisiaj tak bardzo, bardzo przekrojowo, dotyczą bardzo wielu różnych elementów. Zaczynają się od urbanistyki, zaczynają się od wskazania elementów jak gdyby brzegowych. Przechodzą do detalu, czyli jest to działanie równolegle prowadzone fragmentami w formie sugestii do zmiany studiów, zmiany planów miejscowych, odpowiadania lub dyskutowania na wydawane na bieżąco decyzje o warunkach zabudowy, konkretne realizacje, równolegle konkursy, opracowanie inwestycji prywatnych, czyli bardzo szeroki proces, koordynowany oczywiście przez miasto. Nie będę komentował wszystkich elementów, ale te, które są istotne. Rzeczywiście prawie że 10 lat temu została postawiona pierwsza sugestia. To jest strefa, która jest obszarem tym identyfikującym to miasto i obiekty, które są zaznaczone kolorami, są te, które albo już podlegały przekształceniu, albo te, które będą realizowane. Okazuje się spory kawał terenu. W obszarze chyba 90 hektarów tego szerokiego śródmieścia to było około hektarów 30. I rzeczywiście prawie że 12 lat temu został wypracowany taki bardzo, nazwaliśmy to ramowy masterplan, którego celem było przede wszystkim pokazanie, jakie są potencjalne możliwości funkcjonowania w przestrzeni, w której ludzie powinni się poruszać swobodnie, nie wchodzić w czyjąś własność, a jednocześnie przestrzeni, które miasto powinno w sposób konsekwentny kreować. Widać, że tych elementów jest bardzo dużo. Wydawało się to nierealne, wchodziło w tereny czasami kolizyjne, prywatne, ale proces się rozpoczął. W sensie strukturalnym wszystko to, co jest żółte,
To są nowe, przekształcone, zrewitalizowane obszary. Akurat w tym rejonie, gdzie miasto Chrzanów stykało się, czy nadal styka, z terenami kolejowymi. A zatem z obszarami, nazwijmy to, substandardowymi. Efekt zastany 98, efekt osiągany 2014, no i oczywiście dalej oczekiwany. W przybliżeniu widać, jakiego typu jest to działanie, w sensie działań projektowych. Pierwszym elementem, zresztą konkursowym, to rynek. I on po dwóch latach pracy zmienił się ze skweru zielonego w przestrzeń o zaprojektowanych, złożonych i kreujących rozwiązania pomysłach. Akurat rzeczywiście stał się miejscem odwiedzanym, stał się miejscem rzeczywiście takim przyjętym przez wszystkich mieszkańców. Oczywiście rynek, czyli serce miasta, ale za chwilę została postawiona zresztą na bazie tych wytycznych masterplanu teza, że tak naprawdę miasto i jego śródmieście, jakość tej przestrzeni zależy od ciągłości obszaru. Już nie tylko rynek, ale za chwilę zostało zaprojektowanych, przekształconych 11 ulic wychodzących z kwartałów. Oczywiście równoległe korekty układu komunikacyjnego i wchodzimy w plac, który straszył takim swoim wyglądem. Kolejny etap rewitalizacji tej zaplanowanej na szereg lat. Koncepcje, rysunki, obrazki pomijam. No i ten plac po kolejnych dwóch latach inwestycji staje się przestrzenią publiczną, staje się przestrzenią, w której odbywają się różne miejskie eventy. Zadbane są pewne detale specyficzne dla tego miejsca. Tam, gdzie rzeczywiście styki tej przestrzeni publicznej z układem komunikacyjnym były trudne, rozwiązywaliśmy to elementami przejściowymi. Bardzo istotną rzeczą dla przestrzeni publicznych jest noc. Zresztą powiem tak, że czasami znacznie lepiej odbieramy miasto w nocy niż w dzień. W dzień widzimy cały ten często bałagan czy niekonsekwencje, natomiast w nocy światło, przemyślona jak gdyby kompozycja tej przestrzeni, jak gdyby wydobywa to, co jest istotne. Zaczynamy inaczej ją odbierać i zaczynamy również jak gdyby pozytywnie patrzeć się na to, co może jest przez kogoś inaczej odbierane. Elementy, z którymi próbowano walczyć. No, byliśmy zwolennikami, że coś, co jest elementem zastanym, nawiązującym do tradycji, powinno pozostać. Powinno dostać nową oprawę, natomiast nie powinno znikać z przestrzeni mentalności ludzkiej, mentalności społecznej. Wystarczy, że znikają już zakłady pracy. Jak zaczną znikać jeszcze znaki, z którymi się identyfikujemy, czy identyfikują poszczególne pokolenia, to rzeczywiście tych punktów zaczepienia będzie coraz mniej. Kolejne, to tak narastało. Kolejna wizualizacja. No i realizacja. Zastanawialiśmy się, czy jest to fikcja. Okazało się, że może innymi materiałami zostało to osiągnięte po kolejnych dwóch latach. Problem, który pojawił się, to już jakby nie tylko ingerencja czy modyfikacja tych przestrzeni publicznych oczywistych, czyli przedpoli, ale na przykład miejsc, które były tyłami tymczasowymi. Z masterplanu powstała pewna oś kompozycyjna za domem kultury. No i trzeba się było z tym tematem zmierzyć. Oczywiście początkowo był zagrodzony, niedostępny, ludzie tutaj nie mieli dostępu. To targowisko, czyli taki typowy substandard. No i ten typowy substandard, a jakoś tam pokazany, znowu po dwóch czy trzech latach pracy zmienił się w przestrzeń zaplanowaną, zaprojektowaną w detalu. Przygotowano, to jest jeszcze przed odbiorem, czy tam są jeszcze widać siatki, które odgradzały możliwość dostępu do tego fragmentu, więc ludzi nie ma. Tworzenie elementów, które również cały czas w konsultacjach społecznych, w prezentacjach były sygnalizowane. I znowu, czy to są zdjęcia, czy to są zdjęcia. Wizualizacje? To są zdjęcia. Akurat to jest chyba już, to jest sprzed roku odbiór i powiem szczerze, jak zakończę jakby sekwencję Chrzanowa, to powiem jak gdyby o dalszych jak gdyby kulisach. Równolegle, no, są miejsca lepsze i gorsze.
ale cały czas staramy się z miastem wspólnie wyznaczać takie obszary, nad którymi trzeba pracować. Niektórymi pracuje się szybciej, nad niektórymi trochę trudniej. Akurat taka dziura w kwartałach czy rynkowych. Postawiliśmy tezę, że może, to miasto postawiło taką tezę, może ma być to współczesny klepacz, czyli taka przeniesienie targowiska, o, które świetnie tu Państwo widzicie, budy o granatowych dachach, czy w niebieskich dachach, na uporządkowaną przestrzeń. I okazało się, że po dwóch spotkaniach 150 najemców, właścicieli tych bud określiło się. Ten chce 4 metry, ten 15, ten 20, ten 30. Dostali ankietę, 4 spotkania i właściwie rozpoczyna się idea projektowania już tego założenia pod konkretne fundusze, pod konkretne realizacje jako kolejny 7, czy właściwie już 8 etap rewitalizacji Chrzanowskiej. No, didaskalia projektowe, makieta, wizualizacje, to jest materiał oczywisty, one się wielokrotnie zmieniają, a zatem jest to też dla nas rzecz jasna. Natomiast na tych wizualizacjach i potem zdjęcia, które Państwu pokazywałem, widać, że ta wizja projektowa nie odbiega aż tak dalece od tego, co różnymi metodami, środkami, staraniami udaje się uzyskać. Oczywiście równolegle nie tylko przestrzenie publiczne, ale obiekty publiczne w przestrzeniach, które ją uzupełniają i kreują. Pokazuję, może przeskoczę błyskawicznie, pokażę to. Sądzę, że trzeba rzeczywiście było wyobraźni, żeby sobie powiedzieć, że to jest ten sam obiekt. Po prostu były to dwa pawilony, których nie można było wyburzyć ze względów czysto formalnych, bo można było robić rewitalizację i remont, a nie nową inwestycję. W związku z tym, w wyniku konkursu architektonicznego, te dwa pawilony zostały przekształcone w taką bryłę. No i ta bryła, no znowu po 3 latach realizacji, została doprowadzona do takiego stanu. No, wnętrze i główny hol, to jest właśnie ta dziura pomiędzy dwoma pawilonami. Czyli wykorzystano przestrzeń, zresztą na jednej z prezentacji koncepcji padły takie bardzo sympatyczne głosy. A wie Pan, ktoś w sali mówi, ja tutaj byłem na Sylwestra w 59 czy 60 roku, wtedy to ten obiekt zupełnie inaczej wyglądał. Znalazłem wtedy takie zdjęcie, bo jeszcze było z inwentaryzacji. Kawa tam za złoty 50 zł, cukier, 2 łyżeczki w puszce do wypożyczenia. Czyli też jakiś taki znak czasu. Biblioteka się rzeczywiście przyjęła. No i jakby podsumowując tę prezentację chrzanowską. Przeciwna rzecz. Konsekwencja w działaniu. 14 lat, każdy sobie może wyobrazić, powinno być tam 15 projektantów, 10 sporów, 16 różnych działań. Oczywiście tych styków trudnych było bardzo wiele. Natomiast udało się realizować stopniowo. Powiem szczerze, że gdybyśmy teraz podeszli jeszcze z powrotem do tego masterplanu pokazanego chyba na początku, jeszcze jest bardzo wiele miejsc do przekształcenia, ale o nich się myśli w różnych skalach, a już zupełnie inną kwestią jest to, że za działaniami w przestrzeniach publicznych ruszyły działania prywatne. W rynku wszystkie kamienice zostały odnowione, a jedna kamienica sprzedana na wolnym rynku sfinansowała realizację płyty rynku. To były troszkę inne czasy, ale to były tego typu relacje. Oczywiście cała infrastruktura została przebudowana na zasadzie partnerstwa, czyli znowu włączono w cały proces szereg innych podmiotów. No i na pewno duża satysfakcja dla nas projektantów, a przede wszystkim dla miasta. 4 tematy projektowe, rewitalizacyjne uzyskały pierwsze miejsca w rewitalizacjach roku. Czyli w zasadzie od 2005 roku co 2 lata kolejna inwestycja uzyskiwała tę nagrodę pierwszą. I teraz bardzo szybko Jaworzno. Są pewne analogie, natomiast zupełnie inna skala. Znowu ten sam obraz. Gdybyśmy zestawili poprzednie rysunki, to DNA miasta jest natychmiast odczytywane, nawet przez osoby, które nie funkcjonują w tym języku urbanistycznym. Znowu podobny obszar. I pierwsza rzecz, która na pewno również w tych warsztatach będzie bardzo istotna. Gdzie jest granica nie tych 4 czy 7 kwartałów, którymi się trzeba zająć, ale obszaru, w
którym należy się zająć po to, żeby tych 7 kwartałów zadziałało według wizji. Czyli szukanie tego tła. Początkowo przedmiotem był tylko rynek. Natomiast bardzo szybko, no to jego stan sprzed paru lat, myśmy bardzo szybko określili konflikty, że to nie konflikty są na rynku, tylko konflikty są obok. Różne, również dyskusja z konserwatorem, który przed pewnymi rzeczami się bronił. Określiliśmy problemy własnościowe. Z dużym wyprzedzeniem zasygnalizowaliśmy, gdzie miasto powinno walczyć o pozyskiwanie nieruchomości, gdzie nie może łatwo ręką ich sprzedawać, gdzie nie może puścić rury, bo ona jest najprostsza i najłatwiejsza, ale zablokuje inwestycje. Gdzie należy zacząć myśleć o układzie komunikacyjnym? Okazało się, że tych parę hektarów rynku i 4 kwartałów skończyło się obszarem 60-hektarowym, w którym te działania muszą być stymulowane i prowadzone. Oczywiście szkice jednej, drugiej, trzeciej wersji to znowu jest sprawa zupełnie już warsztatowa, ale znowu pokazuje skalę. W przypadku Chrzanowa wchodziliśmy w strukturę kwartałową. Tu ta struktura istnieje, natomiast wymaga uzupełnienia, czyli inna skala działa. Oczywiście w międzyczasie silne powiązanie z programem rewitalizacji, ale powiem tak, że program rewitalizacji robiony według określonych zasad i wzorów to jest jedno, natomiast dopiero jego powiązanie z konkretnymi działaniami operacyjnymi, konkretnymi zadaniami i to właśnie zintegrowanymi daje efekt dodany. Przeskakuję przez obrazki, które mogą coś tutaj sugerować, ale również pokazuje jedną rzecz. Kilka wersji. W rynku w pewnym momencie szukano obiektu, który miałby być takim obiektem ożywiającym rynek. Potem okazało się, że jest za drogi. Potem może plato, w którym się będzie coś działo. Też za drogi. Skończyliśmy na razie na zielonych plantach, ale miasto podjęło decyzję, że na jej granicy, tam gdzie mógłby być w przyszłości realizowany obiekt, już dzisiaj za duże pieniądze z wyprzedzeniem realizuje się mur oporowy po to, żeby za 10-15 lat, jeżeli będą pieniądze, w tym miejscu zamiast zielonych błoni powstał obiekt, część podziemna, przygotowano w tym momencie również przezbrojenie całego tego pola. Czyli to pole zielone jest dzisiaj zrealizowane, natomiast zmienić się może w przyszłości. Również elementy, które tutaj zostały wykorzystane, są elementami rozbieranymi. Czyli jeżeli w tym placu, dajmy na to, 500 000 kosztowały specjalne gazony ze stali kortynowej, to je można rozebrać, rozłożyć, wywieźć w inne miejsca i na przykład sygnał rynku, który się przekształca za lat 10, zostaje przeniesiony w ważne miejsca miasta. Czyli znowu nie tylko rynek, ale następuje ta specyficzna więź przestrzenna. Znowu obrazki, warsztatowa część architektoniczna. Moment, w którym dyskutowaliśmy z mieszkańcami, to nie były skończone elementy, to były szkice. Szkice odnoszące się do sekwencji takich jak nawierzchnie, takich jak zieleń, takich jak woda, takich jak nowe elementy, takich jak światło, sugerując, w jakich sferach się obracamy. No i ten obraz końcowy, no jak dywan zielony, no to projekt zieleni. W związku z tym, że rynek był oddawany do użytku w listopadzie, to jeszcze tej zieleni nie ma, ale prawdopodobnie na okres majowy, czerwcowy będzie zakończony. Są to elementy z programu funkcjonalno-użytkowego. Myśmy wyraźnie powiedzieli, że jeżeli mamy angażować się w program funkcjonalno-użytkowy, to do detalu, do rozwiązania, które nie budzi wątpliwości i które nie daje przyszłemu wykonawcy, który zostanie wybrany w przetargu, przedstawić uzasadnione powody, że tak, on wyobrażał sobie to tak, ale realizuje zupełnie inaczej i mieści się to w zamówieniu publicznym, które niestety nie może pewnych rzeczy ekspresji serwis określać. Znowu, możecie Państwo sobie wyobrazić, jakie elementy tam mogą być pokazywane. Światło, wizualizacja, stan istniejący, idea przestrzeni, idea światła jako gry, z uwagi na to, że plac jest trójkątny, czyli te odległości są inne, realizacja, białe kostki, których nie wiadomo skąd wziąć, było to niemożliwe, okazało się, że są do zrobienia. Była taka idea spływającej jak gdyby posadzki rynku, zaraz Państwo zobaczycie. Jawor, przywieziono 9-metrowy jawor, kosztował
dość dużo i to w euro, ale trzeba było przywieźć symbol miasta już dorosły, a nie drzewko, które natychmiast ktoś wyrwie. Zresztą jego zasadzenie stało się nawet pewnym eventem, stało się punktem pokazującym, że rynek rzeczywiście od nowa, zresztą takie było hasło, rynek od nowa. Tutaj właśnie te elementy kortenowe. Też byłem zaskoczony. W koncepcjach ze względów finansowych początkowo były zastosowane materiały 50-50. Materiał naturalny, materiały betonowe, kostki betonowe i inne. W momencie przystąpienia do przygotowania specyfikacji padła jednoznaczna decyzja miasta. 100% materiałów naturalnych. Miasta nie stać na robienie czegoś, co będzie zmieniane za rok 5-10. Oczywiście budżet poszedł w górę, ale okazało się, że efekt jest zupełnie inny. A zatem wszystkie elementy naturalne, detale, przemyślane, krawężniki dla autobusów. Żeby, nawet jeżeli najeżdża na krawężnik, żeby zjechał. Ktoś już to wymyślił, takie krawężniki istnieją, tylko jest była kwestia ich kupienia, docięcia. No i rynek już zrealizowany. No to drzewa akurat jeszcze już nie miało listków w listopadzie. Te spływające smugi tak białego marmuru, na razie białymi kamykami wysypana przestrzeń zielonego tarasu. No i oczywiście wypożyczyliśmy małego drona, który zaczął latać nad miastem, nad rynkiem i zaczęliśmy robić zdjęcia. Poszło ono oczywiście na stronę internetową. Zegar z lotu ptaka wygląda w ten sposób. Wieczór, patrząc się na przykład, czy porównując poprzednie wizualizacje, znowu osiągnęło się ten zamierzany efekt. Jeszcze wykonawca pracuje nad oświetleniem tym górnym, będzie musiał trochę jeszcze się nad tym napracować, ale choinka stanęła, pierwszy Sylwester na rynku się udał. No i rzeczywiście rynek zaczął żyć swoim życiem od nowa. No i teraz krótkie takie, jak gdyby może podpowiedzenie, rewitalizacja operacyjna. To usystematyzowany, niesformalizowany, indywidualny system, model, proces. Dlaczego mówię o niesformalizowanym? Bo on jest pomiędzy planowaniem, pomiędzy rewitalizacją, pomiędzy innymi działaniami. Jeżeli będziemy go chcieli wprząc w ramy już ustalone, to on się rozsypie. Zawsze okaże się, że jest niemożliwe. Rewitalizacja operacyjna skupia się na problematyce przestrzeni miasta, a w szczególności na jego przestrzeniach publicznych, traktowanych jako tło stymulujące strefy społeczne, gospodarcze, ekonomiczne i techniczne życia i rozwoju. To było widać. Jeżeli prywatni właściciele zdecydowali się na remont swoich kamienic, remont parterów, to dlatego, że widzieli w tym po prostu swój interes. Zobaczyli, że to nie miasto, tylko oni są w tej drugiej linii, a zatem ambicjonalnie nawet byli tutaj zaangażowani. To jest próbą przezwyciężenia występujących barier formalno-prawnych. To jest bardzo istotne. Jest indywidualnym narzędziem aktywnej, skoordynowanej, wewnętrznie spójnej, raczej polityki przestrzennej. Pokazuję te dwa przykłady. Na pewno one się zrealizowały, udały, czyli można mówić o sukcesie. Natomiast pracujemy nad kilkoma innymi, nie tak spektakularnymi, nie zawsze udawało się tak mocno jakby połączyć zaangażowanie i pomysły te globalne, urbanistyczne z poszczególnymi realizacjami. Ale w obu tych przypadkach rewitalizacja nie została zakończona. Ona nadal jest prowadzona, nadal jest przedmiotem ciągłego monitorowania i pracy. Dziękuję za uwagę i z mojej strony to tyle.